Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę, jak wykonać taką serwetkę, która świetnie nada się do koszyczka wielkanocnego ze względu na swój taki rzadziutki bardzo wzór. Serwetkę można wykonać dwukolorową, taką jak ja tutaj, ale również jednokolorową, taką jak ta. Serwetka ma średnicę około 32 cm przy użyciu materiałów takich jak ja, czyli szydełka 1,5 mm i kordonka dziesiątki. Ja użyję takich nici poliestrowych, które są takie ładne, połyskujące. Mają jednak taki minus, że mocno ślizgają się na szydełku. Ja już się do tego przyzwyczaiłam. Osobom początkującym może być troszeczkę ciężko. Od razu zaznaczę, że serwetka nie należy do najprostszych. Będziemy tu wykonywać słupki kilkukrotnie nawijane, nawet ośmiokrotnie, i będziemy wkuwać się w różne dziwne miejsca. Ale ja oczywiście wszystko krok po kroku bardzo dokładnie wytłumaczę, objaśnię. Na pocieszenie powiem, że ta serwetka mimo swojego rozmiaru ma tylko 9 okrążeń, także już po 9 okrążeniach będziemy się cieszyć taką piękną serwetką do koszyczka. Zapraszam na tutorial. Serwetkę rozpoczniemy od wykonania 8 oczek łańcuszka. 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Teraz zamykamy je w kółeczko, wkuwając się w pierwsze oczko łańcuszka i robiąc oczko ścisłe zamykające, czyli przeciągamy nitkę przez obie pętelki, które mamy na szydełku. Teraz wykonam 3 oczka łańcuszka zamiast pierwszego słupka. Następnie jeszcze 2 oczka łańcuszka. W sumie mam ich 5. Nabieram nitkę na szydełko. Wkuwam się w kolejne oczko łańcuszka. Wykonuję słupek. Teraz 2 oczka łańcuszka, nawijam nitkę i w kolejnym oczku znowu wykonuję słupek. Tak wygląda rząd pierwszy. W sumie mamy mieć 8 słupków przedzielonych 2 oczkami łańcuszka. Mam już rząd pierwszy, mam 8 słupków przedzielonych 2 oczkami łańcuszka. Aby go zakończyć, wkuwam się w trzecie oczko, które zrobiłam zamiast pierwszego słupka i przeciągam nitkę przez obie pętelki, robiąc oczko ścisłe zamykające. Rząd pierwszy gotowy, przechodzimy do rzędu drugiego. Jestem teraz nad pierwszym słupkiem, a chcę być wewnątrz mojego okienka. Więc wkuwam się w moje okienko pod te 2 oczka łańcuszka, przeciągam nitkę, robiąc oczko ścisłe zamykające. Teraz wykonam 4 oczka łańcuszka. Następnie nawinę nitkę na szydełko 3 razy. Wkuwam się pod to samo okienko, pod 2 oczka, przeciągam nitkę raz. Następnie przeciągam przez 2 pętelki, jeszcze raz przez 2 pętelki, ponownie nabieram i przeciągam przez 2 pętelki. W tym miejscu zatrzymuję się, mam na szydełku 2 pętelki, ponownie nawijam nitkę na szydełko 3 razy, wkuwam się w to samo oczko i wykonuję to samo co poprzednio. Przerabiam po 2 pętelki, zatrzymując się w tym miejscu. Mam na szydełku 3 pętelki. Wykonam jeszcze jeden słupek potrójny, nie do końca przerobiony. 3 razy nabieram nitkę. Wkuwam się w to samo okienko. Przerabiam go po 2 pętelki. Zatrzymuję się w miejscu, w którym na szydełku mam 4 pętelki. To są moje 4 potrójne słupki, nie do końca przerobione. Teraz przerobię je razem, przeciągając nitkę przez wszystkie 4 pętelki, które mam na szydełku. Wykonam teraz 8 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Nawinę nitkę na szydełko i wkuję się w piąte oczko. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte i piąte. Wkuwam się w piąte oczko
I tu wykonuję zwykły słupek. Przeciągam nitkę przez to oczko, w które się wkułam. Nawijam nitkę przez dwie pętelki. Jeszcze raz nawijam i ponownie przez dwie pętelki. Teraz wykonam cztery oczka łańcuszka. I cztery. Nawijam nitkę na szydełko trzy razy. Przechodzę do kolejnego okienka. Wkuwam się pod dwa oczka. Przeciągam przez nie nitkę. Następnie nawijam nitkę, przeciągam przez dwie pętelki. Ponownie przez dwie. Jeszcze raz nawijam przez kolejne dwie. I zatrzymuję się w miejscu, w którym na szydełku zostają mi dwie pętelki. To jest słupek potrójny, ale nie do końca przerobiony. Jeszcze raz nawijam nitkę trzy razy, wkuwam się w to samo okienko, powtarzam to co poprzednio. Wykonuję słupek potrójny, nie do końca przerobiony. Mam trzy pętelki na szydełku, nawijam nitkę trzy razy, wkuwam się w to samo oczko, przeciągam przez oczko, przez dwie i jeszcze raz przez dwie. Mam cztery pętelki na szydełku. Ostatni raz zrobię słupek potrójny, nie do końca przerobiony. To będzie już czwarty. I w tym miejscu, w którym na szydełku mam pięć pętelek, nabieram nitkę i przeciągam przez wszystkie pętelki, które mam na szydełku. I to powtarzamy cały ten rząd. Osiem oczek, słupek, cztery oczka. I ponownie cztery potrójne słupki przerobione razem. Ja przerobiłam już to całe okrążenie. Zakończę go wkuwając się w czubek moich słupków potrójnych przerobionych razem i robiąc oczko ścisłe zamykające, czyli przeciągając po prostu nitkę przez wszystkie pętelki, które mam na szydełku. Rząd drugi skończony, rząd trzeci już będzie troszeczkę trudniejszy, tu będziemy już mocno kombinować. Najpierw jednak muszę dostać się do tego małego okienka, które powstało mi tutaj między oczkami łańcuszka a słupkiem. W tym celu będę wkuwać się w każde kolejne oczko łańcuszka i robiąc oczko ścisłe zamykające, przeciągamy niteczkę i tak w każdym kolejnym oczku wkuwamy się. Robimy oczko ścisłe zamykające, idziemy w górę do naszego okienka. Na koniec wkuwamy się w środek pod całe moje okienko, tu również robimy oczko ścisłe zamykające. Teraz jestem wewnątrz mojego okienka. Na początek wykonam cztery oczka łańcuszka. Teraz nabiorę nitkę na szydełko trzy razy, wkuwam się w to okienko, przeciągam nitkę przez okienko, nabieram nitkę, przeciągam przez dwie pętelki, ponownie nabieram przez dwie i ponownie przez dwie. Wykonałam słupek potrójny nie do końca przerobiony, wykonam jeszcze jeden taki, trzy razy nitka, wkuwamy się w to okienko, przez jedno, przez dwie, przez dwie i jeszcze raz przez dwie. Mam trzy pętelki na szydełku. Przeciągam teraz nitkę przez wszystkie trzy pętelki. Teraz wykonam pięć oczek łańcuszka. Mam pięć oczek. Nawijam nitkę na szydełko pięć razy. Wkuwam się w to samo okienko za tymi trzema słupkami potrójnymi. Przeciągam nitkę przez okienko. Następnie nawijam nitkę przez dwie pętelki, ponownie nawijam przez dwie, ponownie nawijam i przez dwie, jeszcze raz przez dwie, jeszcze raz przez dwie. Zatrzymuję się w miejscu, w którym na szydełku mam dwie pętelki. Jest to słupek pięciokrotnie nawinięty, ale nie do końca przerobiony. Teraz nawijam nitkę na szydełko trzy razy. I wkuję się w ten słupek pięciokrotny, w jego drugi człon. Pierwszy człon, czyli te pierwsze dwie niteczki są tu, drugi człon, widzimy wyraźnie tu te drugie dwie niteczki. Wkuję się pod te dwie niteczki. Przeciągam nitkę przez te niteczki, w które się wkułam. Nabieram nitkę przez dwie. Ponownie nabieram przez dwie
i jeszcze raz przez dwie pętelki. Wykonałam słupek potrójny wkuty w słupek pięciokrotny, ale nie do końca przerobiony. Mam na szydełku trzy pętelki. Powtórzę jeszcze raz to samo. Trzy razy nabieram nitkę, wkuwam się w to samo miejsce, w które wkułam ten pierwszy potrójny słupek. Przeciągam nitkę przez moje oczko, w które się wkułam, a następnie przez po dwie pętelki przerabiam słupek potrójny i w tym miejscu, w którym mam na szydełku cztery pętelki, nabieram nitkę i przeciągam ją przez wszystkie cztery pętelki, które mam na szydełku. Teraz wykonam 7 oczek łańcuszka. Nabieram nitkę na szydełko 3 razy i wykonam 3 potrójne słupki przerobione razem w tym samym miejscu, z którego wychodziły mi moje ostatnie słupki potrójne. Wkuwam się znowu w ten pięciokrotny słupek, w to samo miejsce i tutaj również robię słupek potrójny nie do końca przerobiony. Jeszcze raz, 3 razy w to samo miejsce. Ponownie słupek potrójny nie do końca przerobiony. I trzeci raz wkuwam się w to miejsce. Wykonuję trzeci słupek potrójny nie do końca przerobiony. Mając cztery pętelki na szydełku, tak? Mam na szydełku pętelkę od moich oczek i od trzech słupków potrójnych. Nawijam nitkę, przeciągam przez wszystkie pętelki, które mam na szydełku. Teraz wykonam 5 oczek łańcuszka. I wkuję się, nabiorę nitkę na szydełko 3 razy, wkuję się znowu już w to moje główne oczko, z którego wychodziły i te słupki potrójne, i ten słupek pięciokrotny. Wkuwam się w to oczko, przeciągam przez nie pętelkę, a następnie wykonuję dalej słupek potrójny, ale również nie do końca przerobiony. Mam dwie pętelki, zatrzymuję się, 3 razy nawijam nitkę, wkuwam się w to samo miejsce, robię drugi słupek potrójny, nie do końca przerobiony. Jeszcze raz 3 razy nitka, wkuwamy się w to samo okienko i trzeci słupek potrójny, nie do końca przerobiony. Teraz przeciągam nitkę przez wszystkie pętelki, które mam na szydełku. Wyszło mi coś takiego, taka gałązka. Takie gałązki zrobimy teraz w każdej jednej pętelce, która powstała mi tu. Aby przejść do następnej, wykonam 3 oczka łańcuszka. I teraz powtarzamy. Musimy 3 razy nawinąć nitkę na szydełko, wkuć się w to kolejne moje oczko, w kolejną pętelkę, która mi tu powstała. Wykonać 3 potrójne słupki, nie do końca przerobione. I trzeci słupek. Dopiero teraz przerabiamy wszystkie razem i powtarzamy to samo, co robiłyśmy tutaj. 5 oczek, ten słupek pięciokrotny. Jeszcze raz proszę sobie wrócić. Jeszcze raz robimy to samo i tak w każdej jednej pętelce do końca tego okrążenia. Ja już przerobiłam całe okrążenie, mam już w sumie 8 moich gałązek. Zakończę ten rząd, wkuwając się w czubek moich potrójnych słupków i przeciągnę, robiąc oczko ścisłe zamykające. Teraz, jeśli Wasza serwetka będzie również dwukolorowa, tak jak moja, zrobimy okrążenie tych oczek ścisłych drugim kolorem, więc możecie odciąć białą nitkę, przeciągnąć jeszcze jedno oczko, odciąć ją i dowiązać nitkę zieloną. Ja jednak nie będę jej obcinać, dlatego że zmieniam nitkę tylko na jedno okrążenie. I to jeszcze bardzo niziutkie okrążenie, a to jest nitka, jak już mówiłam, poliestrowa, bardzo śliska. Ciężko się gubi te niteczki, one cały czas później wychodzą. Więc nie chcę mieć więcej końcówek, poprowadzę tą białą nitką
do tego miejsca, bo od tego miejsca będziemy zaczynać kolejne okrążenie białymi. Nabiorę teraz na szydełko pętelkę w kolejnym kolorze i przeciągnę przez białe oczko, uważając, aby ten supełek nie przeszedł mi przez białe oczko. Białą nitkę mocno ściągnę. Zrobię jedno oczko łańcuszka zielonym już kolorem. Jeszcze raz ściągnę białą nitkę. Teraz wkuję szydełko pod cały łańcuszek. W moim okienku, tu robiłam łańcuszek z pięciu oczek. Wkuję się pod cały łańcuszek, ale złapię również obie moje nitki, końcówkę zielonej i białą. Przeciągnę przez ten łańcuszek, nabiorę nitkę i przeciągnę przez obie pętelki, robiąc oczko ścisłe. Powtarzam, wkuwam się w to samo okienko, przeciągam nitkę przez to okienko, następnie przez dwa oczka. Robię tak, cztery oczka ścisłe. To jest już trzecie i jeszcze czwarte oczko ścisłe. Teraz wykonam trzy oczka łańcuszka, a następnie ponownie cztery oczka ścisłe w tym samym okienku, wkuwając się pod cały łańcuszek. I cztery. Teraz przejdę do kolejnego okienka, ale tą białą nitkę już puszczę. Nie będę dalej pod nią przerabiać. W tym miejscu zacznę kolejny rząd białą nitką, dokładnie nad tymi trzema potrójnymi słupkami, więc białą nitkę już tu zostawiam. Dalej wkuwam się pod kolejne okienko. Tutaj był łańcuszek z siedmiu oczek. Wykonam pięć oczek ścisłych na tej samej zasadzie, wkuwając się pod cały łańcuszek. I pięć. Teraz trzy oczka łańcuszka. Ponownie 5 oczek ścisłych jeszcze w tym samym okienku. Mam już 4, jeszcze jedno. Przeskakuję do kolejnego okienka. Tu był łańcuszek z 5 oczek, więc robię to samo co tutaj. 4 oczka ścisłe i 4, następnie 3 oczka łańcuszka i znowu 4 oczka ścisłe. Tak, będziemy obrabiać całą tą serwetkę, całe to okrążenie. Tutaj nad trzema oczkami wykonam cztery oczka ścisłe tylko. I czwarte. I przeskakuję do kolejnego okienka na kolejną gałązkę. Powtarzam to samo, co w gałązce pierwszej. Tak będzie wyglądać całe to okrążenie. Przerobiłam już to okrążenie. Aby go zakończyć, wkuję się w to pierwsze zielone oczko i przeciągnę nitkę przez obie pętelki, robiąc oczko ścisłe zamykające. Teraz przełożę nitkę jeszcze raz, wyciągnę ją troszeczkę dłużej i obetnę. Zielony będzie nam jeszcze potrzebny do naszego ostatniego okrążenia, ale tą końcóweczkę teraz musimy sobie schować w tych półsłupkach, a my przejdziemy do nitki białej. Jeśli poprzednio obcięliście tą białą nitkę, teraz musicie przyczepić nową pętelkę w tym miejscu. Chcę być dokładnie nad potrójnymi słupkami, ale nie tymi pierwszymi, gdzie skończyłam to pierwsze okrążenie, tylko tu już na szczycie. Wkuwam szydełko pomiędzy dwa półsłupki, aby być idealnie nad potrójnymi słupkami. Przekładam moją białą nitkę i robię cztery oczka łańcuszka. Teraz nawinę nitkę na szydełko trzy razy. Wkuję się w to samo miejsce. Przeciągnę sobie pętelkę przez to moje zielone oczko. Następnie nabieram nitkę przez dwa oczka. Jeszcze raz, bo rozdwoiła mi się nitka. Przez oczko, przez dwa oczka. Ponownie przez dwa i jeszcze raz przez dwa. Zostawiam na szydełku nie do końca przerobiony słupek potrójny.
Jeszcze raz nawijam nitkę na szydełko 3 razy. Robię jeszcze jeden słupek potrójny. I w momencie, kiedy na szydełku mam 3 oczka, są tu 2 potrójne słupki i 4 oczka, które zastępują mój pierwszy, nie do końca przerobiony słupek potrójny. W tym miejscu przeciągam nitkę przez wszystkie 3 pętelki. Teraz wykonam coś podobnego, co robiłyśmy w rzędzie drugim, tylko że troszeczkę większe. Zrobię 11 oczek łańcuszka. 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11. Teraz nawinę nitkę na szydełko, ominę 3 oczka od prawej i wkuję się w czwarte oczko, licząc od prawej. Tutaj wykonam zwykły słupek. Teraz wykonam jeszcze 7 oczek łańcuszka. Nawinę nitkę na szydełko 3 razy i wkuję się po drugiej stronie nad 3 słupkami. Wkuwamy się szydełkiem dokładnie pomiędzy 2 słupki, które przeskakiwały między jednym a drugim okienkiem. Wkuwam się pomiędzy te słupki, przeciągam nitkę przez tą zieloną pętelkę, następnie przez 2, jeszcze raz przez 2 i jeszcze raz przez 2 pętelki. 2 pętelki zostawiam na szydełku, to jest słupek potrójny nie do końca przerobiony. Wykonam jeszcze 2 takie słupki. I przerobię je razem, tak jak poprzednio. I 3. Teraz przerabiam je wszystkie razem. Tak będzie wyglądał ten rząd. Aby przeskoczyć do następnej mojej gałązki, zrobię 8 oczek łańcuszka. I znowu 3 razy nawijam nitkę. Wkuwam się tutaj w czubek pomiędzy 2 półsłupki nad słupkami potrójnymi. Wykonuję tutaj 3 potrójne słupki. I trzeci potrójny słupek. I tak powtarzam to, co robiłam tutaj, czyli 11 oczek łańcuszka, słupek, jeszcze 7 oczek i znowu słupki potrójne. Tak będzie wyglądał ten rząd. Już prawie przerobiłam ten rząd do końca. Zostało mi tylko wykonać 8 oczek łańcuszka i połączyć się z tymi 3 słupkami. Jednak ja zakończę ten rząd troszeczkę inaczej. Zrobię tylko 5 oczek łańcuszka. Teraz nabiorę nitkę na szydełko, wkuję się w czubek moich potrójnych słupków i wykonam zwykły słupek. Przeciągam nitkę przez moje słupki, nabieram ponownie przez 2 pętelki i ponownie przez 2 pętelki. Dzięki temu długość tego odcinka jest taka sama, czy zrobiłam 8 oczek łańcuszka, czy zrobiłam 5 oczek i 1 słupek. Długość jest taka sama, z tą różnicą, że jestem w tym miejscu, w którym chcę rozpocząć rząd następny. Następny rząd rozpocznę od 3 oczek łańcuszka. Teraz nabieram nitkę na szydełko 2 razy. Wkuwam się za 3 słupkami w drugie oczko łańcuszka. Tutaj zrobiłam 3 słupki, pierwsze oczko i drugie oczko. Przeciągam przez to oczko, przeciągam przez 2 pętelki, ponownie nabieram i przez 2 pętelki. Teraz przez ostatnie 2 pętelki i wykonam 4 oczka łańcuszka. To jest mój taki pięciokrotny słupek, ale z 2 nóżkami, wyszedł mi w tej chwili. Teraz wykonam jeszcze 5 oczek łańcuszka. Teraz nabiorę nitkę na szydełko 5 razy. 1, 2, 3, 4 i 5.
Wkuje się w środek mojego okienka, które powstało mi tutaj. Przeciągnę nitkę przez to okienko. Następnie przez dwie pętelki ponownie nawijam, przez kolejne dwie pętelki, jeszcze raz przez dwie pętelki. Zostawiam na szydełku cztery pętelki. Nawijam nitkę na szydełko trzy razy. Wkuwam się jeszcze raz w to samo okienko. Przeciągam nitkę przez to okienko. Następnie przez dwie pętelki, ponownie przez dwie i jeszcze raz przez dwie. Wykonałam słupek potrójny, nie do końca przerobiony. Wykonam jeszcze jeden taki. Trzy razy nawijam nitkę, wkuwam się w to samo oczko, przez jedno, przez dwie i jeszcze raz przez dwie. W tej chwili na szydełku mam sześć oczek. Najpierw nabieram nitkę na szydełko i przeciągam przez moje trzy potrójne słupki, przez trzy pętelki. Teraz na szydełku mam cztery pętelki, nawinę nitkę, przeciągnę przez dwie z nich, jeszcze raz nawijam przez dwie i jeszcze raz przez dwie pętelki. Skończyłam mój pięciokrotny słupek, ale z takimi trzema wysokimi nogami. Teraz wykonam pięć oczek łańcuszka. Teraz wykonamy rzecz jeszcze trudniejszą. Musimy tu pilnować dobrze naprężenia nitki i uważać, żeby nic z szydełka nam nie spadło. Musimy nawinąć nitkę na szydełko 8 razy i wykonać ośmiokrotny słupek. Ja już mam 2, 4, 5, 6, 7, 8 razy nawijam nitkę. Wkuwam się w to samo okienko, w które wkuwałam słupki potrójne. Przeciągam nitkę przez to okienko. Resztę pętelek, tak jak w innych słupkach, przerabiamy po dwie, do końca. Przez dwie, znowu nawijam przez dwie, znowu przez dwie. Jeszcze raz. Przez dwie, przez dwie, przez dwie, przez dwie i ostatni raz. Przez dwie pętelki. Mam słupek 8 razy nawinięty. Teraz nawijam nitkę na szydełko 5 razy. Będziemy robić słupek pięciokrotny. Nawinęłam 5 razy i wkuwam się w trzeci człon mojego ośmiokrotnego słupka. Pierwszy człon to te dwie pierwsze niteczki. Drugi człon, kolejne dwie niteczki. I trzeci człon to kolejne dwie niteczki. Wkuwam się w ten trzeci człon, przeciągam przez to, co się wkułam, a resztę pętelek przerabiam po dwie. Po dwie, znowu dwie, dwie, dwie i jeszcze raz dwie. Teraz nawijam nitkę na szydełko cztery razy i wkuwam się w ten słupek pięciokrotny w jego pierwszy człon. Tutaj jest jego podstawa, stąd wychodził. Pierwsze dwie nitki to jego pierwszy człon. Wkuwam się pod te dwie nitki, przeciągam przez te nitki i resztę pętelek przerabiam po dwie, robiąc słupek potrójny. Poczwórny, przepraszam. Teraz nabieram nitkę na szydełko trzy razy. Teraz będę robić słupek potrójny w pierwszym członie słupka poczwórnego. I znowu, słupek poczwórny wychodził stąd, a tutaj te pierwsze dwie niteczki to jest jego pierwszy człon. Wkuwam się pod te niteczki, przeciągam nitkę, a resztę pętelek przerabiam po dwie. Słupek potrójnie nawijany. Teraz słupek podwójnie nawijany na tej samej zasadzie. W pierwszy człon słupka potrójnego przeciągam przez jedną, przez dwie i znów przez dwie. Teraz słupek jeden raz nawinięty, zwykły słupek, nawijam, wkuwam się w pierwszy człon słupka podwójnego, przez jedną, przez dwie i przez dwie.
Teraz nawijam nitkę, wykonam pół słupek z narzutem, czyli nawijam nitkę, wkuwam się w pierwszy człon słupka zwykłego, przeciągam przez to, co się wkułam i przez wszystkie trzy pętelki. Jeszcze raz nawijam nitkę, wkuwam się w to samo miejsce i wykonuję jeszcze jeden półsłupek. Teraz będę wykonywać drugą część tego mojego listka. Nawijam nitkę na szydełko raz, wkuwam się w to samo miejsce, z którego wychodził słupek, raz nawinięty, przez jedną, przez dwie i znów przez dwie. Nawijam nitkę dwa razy, wkuwam się w miejsce, z którego wychodził słupek podwójny i robię słupek podwójny. Analogicznie przerabiamy dalej. Trzy razy nawijamy nitkę, wkuwamy się w miejsce, z którego wychodził słupek potrójny i przerabiamy słupek potrójny. Teraz cztery razy nawijamy nitkę, wkuwamy się w miejsce, z którego wychodził słupek poczwórny i przerabiamy słupek poczwórny. I ostatni słupek pięciokrotnie nawinięty, wkuwamy się w miejsce, z którego wychodził ten słupek i przerabiamy słupek pięciokrotnie nawinięty. Mój listek jest gotowy. Teraz wykonam symetrycznie to, co tutaj. Zrobię pięć oczek łańcuszka. Następnie nawinę nitkę na szydełko 5 razy. 4 i 5. Wkuwam się w to samo, cały czas w to samo okienko. Przez jedno, przez dwie i jeszcze raz przez dwie. Zostawiam na szydełku 4 pętelki, nawijam nitkę 3 razy, wkuwam się w to samo miejsce, wykonuję słupek potrójny, ale nie do końca przerobiony. W tym miejscu się zatrzymuję. Jeszcze raz 3 razy nawijam nitkę, wkuwam się ostatni raz w to moje okienko, przez jedno, przez dwie i znowu przez dwie. Teraz wszystkie trzy potrójne słupki przerabiam razem, przeciągam przez trzy pętelki, a resztę pętelek, które zostało mi na szydełku, przerabiam po dwie. Przez dwie i znów przez dwie. Teraz wykonam sześć oczek łańcuszka. Teraz nawijam nitkę na szydełko 5 razy i 5. Wkuję się tutaj w szóste oczko, tutaj było 7 oczek łańcuszka poprzednio, wkuwam się w szóste, czyli przedostatnie oczko. Przeciągam nitkę przez to oczko, następnie przez dwie pętelki i jeszcze raz przez dwie pętelki. Zatrzymuję się w miejscu, w którym na szydełku mam 5 pętelek, nabieram nitkę na szydełko 2 razy, wkuwam się za potrójnymi słupkami w drugie oczko łańcuszka, przeciągam przez to oczko, przez dwie, jeszcze raz przez dwie. W tym miejscu, w którym mam na szydełku dwa podwójne słupki nie do końca przerobione, przerabiam je razem, przeciągam przez dwie pętelki. Resztę pętelek z szydełka przerabiam po dwie. Dwa, dwa, dwa i znowu dwa. To jest mój jeden motyw. Tak będziemy kontynuować całą serwetkę. Pokażę jeszcze, jak przerabiać, jak zacząć przerabiać kolejny mój listek, czyli przerabiamy tak samo to, co robiłyśmy tutaj. Teraz zrobimy również nad tym. Od razu, bez żadnych oczek łańcuszka, po zrobieniu tego słupka z dwoma nóżkami, 5 razy nawijam nitkę. 4 i 5, wkuwam się w przedostatnie oczko, przez to oczko, przez dwie i jeszcze raz przez dwie. Dwa razy nawijam nitkę, w drugie oczko za potrójnymi słupkami, przez to oczko,
Przez dwie, jeszcze raz przez dwie. Teraz już wszystkie pętelki przerabiamy po dwie do końca. I super. I tak już znajdujemy się nad następną gałązką. Robimy sześć oczek łańcuszka i powtarzamy to samo, co zrobiłyśmy tutaj. Tak proszę wykonać całe to okrążenie. Okrążenie jest długie i dość trudne, ale jak to okrążenie skończycie, zostaną nam już tylko dwa proste okrążenia. Najtrudniejszy rząd jest już za nami. Teraz pokażę, jak go zakończyć. Zrobiłam tutaj ostatni mój słupek pięciokrotny na podwójnej nodze. Teraz muszę połączyć się z tym pierwszym. Tutaj jest moja podwójna noga. Odliczam nad nią cztery oczka łańcuszka i wkuwam się w czwarte oczko. Tutaj wykonuję oczko ścisłe zamykające, przeciągając nitkę przez obie pętelki, które mam na szydełku. Kolejny rząd zacznę w drugim oczku tego łańcuszka, który mi tu został. Muszę więc wkuć się w następne oczko, zrobić oczko ścisłe zamykające i jeszcze raz wkuć się w to oczko, w następne oczko, w to drugie, od którego chcę zacząć. Tu też robię oczko ścisłe zamykające. Teraz jestem w miejscu, z którego chcę zacząć kolejny rząd. To już ostatni biały rząd, zostanie nam już tylko zielony. Zaczniemy od słupka podwójnego, zamiast którego wykonamy cztery oczka łańcuszka, z uwagi na to, że jest on na początku rzędu. Teraz wykonam jeszcze sześć oczek łańcuszka i sześć. Nabiorę nitkę na szydełko trzy razy i wkuję się tutaj w ten mój pierwszy, najdłuższy słupek, w sam czubek. Wykonam słupek potrójny, ale nie do końca przerobiony, co już doskonale znacie. Zostawiam na szydełku dwie pętelki. Jeszcze raz, trzy razy nawijam nitkę, wkuwam się w to samo oczko. Robię drugi taki sam słupek, nie do końca przerobiony. I trzeci raz, trzy razy nabieram, wkuwam się w to samo oczko. Robię słupek potrójny, nie do końca przerobiony. Dopiero teraz, mając cztery pętelki na szydełku, nabieram nitkę i przeciągam ją przez wszystkie cztery pętelki. Teraz wykonam 13 oczek łańcuszka. Dwanaście i trzynaście. Ponownie trzy razy nabiorę nitkę. Wkuję się w to samo miejsce, z którego wychodziły moje trzy potrójne słupki i wykonam jeszcze raz to samo. Trzy potrójne słupki, które będą wychodzić z tego samego oczka i będą przerobione razem. Mam już trzeci słupek potrójny, teraz przerabiam je wszystkie razem. Tak ma to wyglądać. Wykonam teraz trzy oczka łańcuszka i to samo co tutaj zrobię na czubku mojego listka, pomiędzy dwoma półsłupkami, które robiłam tutaj. Muszę trzy razy nabrać nitkę i trzy. Wkuwam się pomiędzy dwa półsłupki, które zrobiłam na czubku listka i wykonuję to samo co przed chwilą. Trzy potrójne słupki, które przerobię w jednym oczku. I trzeci słupek potrójny. Przerabiam je teraz wszystkie razem. I tak samo jak tu, robię 13 oczek łańcuszka. Trzy razy nawijam nitkę. Wkuwam się jeszcze raz pomiędzy te moje półsłupki i jeszcze raz wykonuję trzy potrójne słupki, które będą przerobione w jednym oczku. I trzeci.
Przerabiam je wszystkie razem. Robię trzy oczka łańcuszka. Teraz przechodzę na drugi bok mojego listka. Tutaj wykonam dokładnie to samo co z tej strony i to samo co na czubku. Mam już gotowe. Trzecia część tego listka, ten listek będzie prezentował się tak. Trzy razy robimy to samo. Przedzielamy trzema oczkami łańcuszka. Teraz muszę wykonać sześć oczek łańcuszka. Nabieram nitkę na szydełko dwa razy i wkuję się przed mój słupek pięciokrotnie nawinięty na podwójnej nóżce w przedostatnie oczko łańcuszka. Wykonam słupek podwójnie nawijany. Jeszcze raz nabiorę nitkę dwa razy. Teraz wkuję się w drugie oczko za tym drugim słupkiem pięciokrotnie nawiniętym. Wykonam drugi słupek podwójnie nawijany. Teraz sześć oczek łańcuszka. Nawijam nitkę na szydełko trzy razy i wkuwam się już w mój ten tutaj bardzo długi słupek i powtarzam to, co robiłam na pierwszej gałązce. Dokładnie to samo, tak będzie wyglądał ten rząd. Tak wyglądają gałązki, tak wygląda przejście, 6 oczek, 2 słupki podwójne i 6 oczek. Tak proszę przerobić, to już przedostatnie okrążenie. Przerobiłam już cały rząd. Aby go zakończyć, wkuwam się po słupku podwójnym, wkuwam się w czwarte oczko łańcuszka, które zrobiłam zamiast pierwszego podwójnego słupka. Przeciągam nitkę przez obie pętelki, robię oczko ścisłe zamykające. Ostatni rząd wykonam na tej samej zasadzie co ten. Będą to zielone oczka ścisłe. Nałożę więc na szydełko pętelkę kolejnego koloru. Przeciągnę, mocno zacisnę białą, którą będę mogła już odciąć. Wkuję się pod cały biały łańcuszek. Przeciągnę nitkę przez łańcuszek i przez dwie pętelki. Takich oczek ścisłych wykonam, tutaj było 6 oczek łańcuszka, ja wykonam 8 oczek ścisłych, żeby było ich troszeczkę więcej niż było oczek łańcuszka. Wykonamy ich 8, aby zielona nitka ładnie przykryła nam cały biały łańcuszek, żeby nie wystawał z pomiędzy. Mam już 2, 4, 6, 8. Teraz przeskakuję sobie na mój łańcuszek z 13 oczek. Tutaj będę wykonywać najpierw 4 oczka ścisłe, oczywiście wokół całego łańcuszka i 4. Teraz 3 oczka łańcuszka i ponownie 4 oczka ścisłe. Cały czas pracuję nad moim łańcuszkiem z 13 oczek. 3 i 4. Jeszcze raz 3 oczka łańcuszka i znowu 4 oczka ścisłe. I 4. Ostatni raz 3 oczka łańcuszka i 4 oczka ścisłe. Tak będą wyglądać pojedyncze płatki. Aby przejść tu do następnego, nad tym łańcuszkiem z 3 oczek wykonam 4 oczka ścisłe. Przeskakuję do mojego kolejnego łańcuszka z 13 oczek. Tutaj robię to samo co w tym. I znowu nad trzema zrobię 4 oczka ścisłe. Tutaj znowu powtórzę to samo co tutaj. A nad łańcuszkiem z 6 oczek będę robić 8 oczek i przeskakiwać do następnego.
Tak wygląda nasza serwetka. Na końcu oczywiście połączę się oczkiem ścisłym zamykającym z pierwszym oczkiem ścisłym zielonym. Serwetka po wykrochmaleniu, po ładnym napięciu i zblokowaniu będzie prezentować się tak. Jest naprawdę super, świetnie pasuje do wielkanocnych koszyczków. Oczywiście kolory możemy sobie dobrać dowolnie, możemy wykonać także w jednym kolorze. Ja wykonałam również samą białą serwetkę. Mam nadzieję, że Wam się tutorial spodobał i ja zapraszam na kolejne.